Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj będzie, że tak powiem, po raz pierwszy odpalenie wzmacniacza, bo być może będę przerabiał tą Yamahę, tamtą, która była w poprzednim odcinku. Tutaj złożyłem taki, praktycznie mówiąc na szybko, bo to w 3 dni wzmacniacz. Miało wyjść trochę inaczej, ale wyszło jak wyszło, tak to wygląda. Co, i na krótko możemy tutaj spiąć sobie, najpierw na 8 ohmów go zepniemy, zobaczymy ile to da mocy. Nieciekawie. Można by było jeszcze się pokusić te 20 V więcej strafa. 10-20 V więcej strafa. Chociaż 10, żeby było więcej, to już by było dobrze. Dobra, to teraz tak, tu mamy generator, a oscyloskop zaraz wam pokażę, bo stoi tutaj na górnej półce. O, tam stoi oscyloskop, dobra. Ojejku. Dobra, pierwsze włączenie, może nie zabiję nic. Wyciszony generator, podłączone wejście. Babach, poszło. I robimy głośniej. 50 Hz idzie z generatora. Będziemy puszczać tutaj do załamania. No, zaczyna łamać. No i co my mamy? 27,5 V. W RMS-ie. 27,5 V w RMS-ie i w piku 78. Oś prawie 80 V w piku. No to sobie przemierzmy. Ojejku, coś pociągnę. Dobra, przyciszmy go, bo to nie ma sensu już go tak tłuc. On teraz na 8 ohmach pracował, chociaż o, się nie zmęczył. Zimny. Zimny. Dobra. 28. Weźmy sobie kalkulator. I przeliczmy. Przeliczymy. Tutaj ci, którzy oglądają live'a na stronie u mnie, to mieli live'a z budowy tego wzmacniacza, czyli tam było 28, tak? 28 razy 28 podzielić przez 8. O co mi wyszło? Czekajcie, moment. 28 razy 28 podzielić przez 8 ohm. 98 watów, 100 watów. O, faktycznie ciepłe. 100 watów. Dobra, to teraz przepinamy się na 4 ohmy, czyli na jeden rezystor. Tylko musimy śrubokręta znaleźć, jak zwykle jest. Tu mamy taki obciążnik, mam. Jeden rezystor, 4 ohmy. Znaczy w sumie 5,2 ohma. Tak jak impedancja głośnika. Pięknie. Dobra, no to teraz przypinamy się na górny rezystor. Górny rezystor, zaraz go sobie jeszcze zmierzymy, ile on teraz ma dokładnie. Bo one jak się nagrzewają, to troszeczkę zmniejszają się. Impedancja się zmniejsza. 4,8 ohma. 4,8. Oma, dobra, obciążenie 4 ohmy. Głośnik też ma ponad 4, także to jest normalka. 50 Hz z generatora, bo tu bas. Tu podpięte, tu ściszone, dobra, jedziemy dalej. No, o kurde, żem zrobił. Jedziemy, 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 jedziemy. Zaczyna łamać. Zaczyna łamać przy 27, przy 26,8. 78 V w piku. W RMS-ie 27. Dobra, 27 w RMS-ie na 4 ohmach. To liczymy sobie od razu. Tu mam taki kalkulator Windowsowy. 27 razy, kurde, 27 razy 27 podzielić przez
4 omy. To wyszło 182 waty. Zimny, ciepły, włączony. Dobra, wyłączmy. Zimny. No to zepnijmy go na 2 omy, bo to tak docelowo ma działać. 2 omy, czyli musimy sobie spiąć to z tym. Czyli jednym słowem mamy dwie kolumny tutaj wiszą. Dwie kolumny po 4 omy. Równolegle mamy mieć 2 omy. Sprawdźmy, ile mamy omów. 2,8, 2,7, 2,6 nawet. 2 omy. Dobra, ściszmy teraz generator, bo to może być BUM! Odpalamy sprzęta. O, było domknięcie. I jedziemy do góry na 2 omach. I mamy napięcie i zaczyna łamać. 22 volty. 22 volty na 2 omach. Zimne, zobaczcie. Dobra, to od razu liczymy, ile mocy tu poszło. 22 razy 22 podzielić przez 2. 242 waty. 242 waty. No to trochę go pokatujmy, zobaczmy, co się będzie działo. 242 waty. Dobra, o tako wystarczy. 20 voltów na głośniki. 20 voltów, tam widać sinusa. Do załamania mamy, jeszcze nie łamie, już zaczyna łamać. 23. O, 23 volty nawet się rozpędził. Dobra, ustawmy sobie, niech się trochę podgrzeje. Zobaczymy, czy się będzie, delikatnie letnie się robi. Nawet nie ma bólu. Słuchajcie, nie ma bólu. Przy 240 watach w tej chwili pracuje, a trafo zimne. Dawaj mu czadu. 23 volty. No, letnie się robią. O, ciepło już nawet. Dobra, 20. No, będzie wiatrak i radiator, bo w tej chwili to jest tylko przyłożony w ten sposób, i on będzie tutaj miał chłodzenie całe. No, ciepło się robią, dobra. Przy 2 omach. 23 volty przy 2 omach. Tylko, że to krótka chwila, nie? 23 razy 23 podzielić przez 2. 264 waty i pół. Ale idzie trzymać to. To jeszcze nie jest źle. Myślałem, że będzie troszkę gorzej. Jestem ciekaw, jaka to ma temperatura. Tu włączmy go sobie. O, dopiździłem teraz czadu. Trochę zmniejszmy, dobra. Patrzcie. Jest moc. Pośliniłem palca i zadymiło. Jest moc, panie. Mam nadzieję, że to nie strzeli i nie zrobi mi zero om przy tej mocy. Ciepło się robi na biurku. O, można piec coś. Uwaga. Żeby był lepszy efekt, to może troszeczkę kalafonii. Delikatnie kalafonii. Będzie widać w kamerce. O, jak się zapieniła. Ale czad. Wiecie, to nie ma temperatury grotu. No, pewnie ma taką samą temperaturę. Kurde, parzy. Taką samą ma temperaturę jak tranzystory mocy. Gdzie jest mój termometr? Gdzieś miałem termometr. Dobra. Czuć swąd, ale to swąd
kalafonii z rezystorów. Termometru szukam. Ojej, 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 ojej. Kurczę, no gdzieś to był na miejscu, a gdzie? Kiedyś był. O no dobra, mniejsza z tym, ale to ponad 100 stopni mają to, a te nie mają 100 stopni. Dobra, to by było na tyle. Na razie po raz pierwszy, że tak powiem, było odpalenie tej końcówki. Działa. Ja już teraz wyłączyłem. 264 waty. Na dwóch omach. Mało. No cóż, no trzeba wymienić na inne tranzystory, bo to jest płytka, jest zrobiona, przystosowana do 2SC5200. To chodzi w NPN-ach wszystko, cała końcówka. Nie ma NPN-PNP, tylko wszystko NPN. Tu jako drivery właśnie są założone te tranzystory 2SC5200 i 2SA1943. Tu jest TIP42. Tu są dwa tranzystorki drugiej pary różnicowej. Momencik, co to jest? Drugiej parki różnicowej i pierwsza parka różnicowa. I to wszystko. Cały układ prądu spoczynkowego jest robiony na diodach i na TIP42. Także nawet nie ma regulacji, że tak powiem. Powinno się samo dopasować. Schemat będzie zamieszczony na stronie. Opis na forum piracz.pl. Pozdrawiam.